Bartek Łastowski, Łastowski, 3, Łastowski, gol! Amp Football to sport dla prawdziwych mężczyzn, bo nigdzie indziej, tak jak tu, nie liczą się determinacja, charakter, siła i ciężka praca. Wszystko zaczęło się od tego, że straciłem nogę w wypadku w 2012 roku. Uprawiałem całe życie sport, także że było to coś, czego bardzo mi brakowało po wypadku. No i tak rozglądałem się, usłyszałem o amfutbolu. Zawsze jakoś walczyłem o to, żeby być pełnosprawnym, żeby cały czas ta aktywność sportowa była na dużym poziomie. Jako 12-latek zdiagnozowano u mnie nowotwór kości, liczne operacje, chemioterapia oraz amputacja doprowadziły do tego, że jestem zdrowy i mogę tu być. Jesteśmy reprezentacją Polski w amfutbolu, czyli w dyscyplinie dla osób po amputacjach i z wadami kończyn. Zawodnicy z pola poruszają się o kulach na jednej nodze, bez protez. No i właśnie mają albo jedną nogę, ponieważ druga jest po amputacji, albo z wadą kończyny. Bramkarze z kolei bronią tylko i wyłącznie jedną ręką. To jest reprezentacja Polski, czyli każdy kraj ma taką reprezentację? Tych krajów na świecie jest około 60 w tej chwili. My jesteśmy jedną z najlepszych drużyn na świecie. Na ostatnich Mistrzostwach Świata zajęliśmy 7 miejsce. Trening już się rozpoczął. Widzę, że trener analizuje strategię i przygląda się zawodnikom. Zobaczymy, czy uda nam się z niego coś wyciągnąć. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Może jakieś szczegóły co do meczu? No nie mogę, bo to tajemnica. Tajemnica? Proszę nam coś zdradzić. Jaki sekret tej drużyny? Nie, nie ma żadnej tajemnicy, natomiast faktem jest, że po mistrzostwach przeredagowaliśmy sobie troszeczkę kilka formuł związanych z przygotowaniem głównie motorycznym. I cóż, przegadaliśmy to z zawodnikami. Myślę, że taka jakby świadomość tego, co mamy zrobić, jest u nich dość wysoka. Natomiast trzeba to też sprawdzić w praktyce. Na co szczególnie trzeba zwrócić uwagę podczas takiego treningu? Wydaje mi się, że zawsze musimy zwracać uwagę głównie na to, na poruszanie się na rękach, bo mimo wszystko ci zawodnicy biegają o kulach, czyli ich głównym środkiem napędowym i motorem napędowym są ręce, czyli wszystko to, co nam wychodzi z barków i gdzieś tam na tym głównie się skupiamy. Piłka nożna to dla mnie jest, można powiedzieć, pasja. Także ja do treningów nie podchodzę, że muszę coś zrobić, tylko robię to z przyjemnością. Amputacja sama w sobie jest takim zdarzeniem, niestety, które dodaje tej takiej, niestety, życiu smaczku i trzeba to przejść pozytywnie, wydaje mi się. No, wiadomo, jest stres, są łzy, ale cieszę się, że żyję. O, mogę tak powiedzieć. A tutaj? Chyba zupełnie inne emocje. Widziałam radość, zacięcie, determinację. Co jeszcze dla ciebie oznacza gra w tej drużynie? No tak, to jest coś pięknego. Miłość do piłki, która jest od najmłodszych lat we mnie. Tu mogę dalej realizować swoje pasje, swoje marzenia. Miłość do piłki to jest coś, co kocham. Wiadomo, praca, rodzina, miłość i piłka. Mamy czym się pochwalić i mamy z czego czerpać. Polscy zawodnicy to prawdziwa światowa elita wśród sportowców. Ta drużyna w ostatnim czasie podczas Mistrzostw Europy zdobyła brązowy medal.